Podczas piątkowej sesji absolutoryjne radni nie udzielili wotum zaufania burmistrz Krośniewic. Oznacza to, że radni ocenili negatywnie całoroczną pracę Katarzyny Erdman, a mowa o sprzedaniu 51% udziałów Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach. To jeden z argumentów radnych przeciwko działaniom burmistrz, bo argumentów jest więcej. Zerwanie umowy na budowę mojego rynku, monitoring miejski, który został w głównej mierze spożytkowany w Urzędzie Miasta, niewykoszone rowy, czy ogólnie mogę powiedzieć, że stan wizualny miasta jest, miasta, nie tylko miasta, bo również i wsi, bo mówię tutaj o wykaszaniu rowów, karczowaniu samosiewów drzew czy chwastów, no daje obraz nędzy i rozpaczy w tej gminie. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia burmistrzowi Krośniewic wotum zaufania następującą liczbą głosów. Głosów za 3, przeciw 11, wstrzymujących 1. Zamykam punkt 3 porządku obrad. Rada Miejska nie podjęła także uchwały o absolutorium dla pani Katarzyny Erdman. Stwierdzam, że Rada Miejska nie udzieliła absolutorium burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu gminy Krośniewicy za 2020 rok następującą liczbą głosów. Głosów za 3, przeciw 9, wstrzymujących 3. Ja wiem, że będą przepychanki, w tej chwili będą przepychanki prawne, ponieważ z naszego punktu widzenia nie udzieliliśmy, natomiast z punktu widzenia prawnego będzie stanowisko takie, że Rada nie wyraziła opinii. Tak, panie przewodniczący, ad vocem jeszcze chciałbym faktycznie. No, skutkiem tego głosowania Rada nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Nie ma takiego automatycznego skutka jak w przypadku uchwały w sprawie wotum zaufania, tak? Dziękuję bardzo. Nie podjęła uchwała, aczkolwiek za nieudzieleniem było aż 9 osób, więc to o czymś świadczy. W dalszym ciągu. Burmistrz ma swoich przeciwników, ale i zwolenników. Na razie nie narzekamy. No, zauważyłem, że jest częściej. Mi się wydaje, że bardzo dobrze. Tak, ja mieszkam na wsi, tam mamy nową drogę zrobioną. Nie narzekamy. Ja na nią głosowałam i ona mi się podoba. Podczas sesji radni zdecydowali także o obniżeniu pensji Katarzyny Erdman. Burmistrz Krośniewic do tej pory zarabiała prawie 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Radni uznali, że na taką pensję nie zasługuje i obniżyli ją do 5 tysięcy. Pani Erdman nazywa to dokapitalizowaniem, ale my uważamy, że to jest zwykła sprzedaż, a wręcz kradzież naszego majątku, bo przekazanie w ten sposób naszego majątku, wspólnego majątku, bo to majątek, który należał do mieszkańców, bo gmina była stuprocentowym właścicielem, no okazuje się, że od 22 kwietnia mamy mniejszościowy udział. To przelało czarę goryczy w sensie takim, że Rada dawno się już nosiła z tym zamiarem obniżenia wynagrodzenia. Jak Państwo obserwują życie polityczne w Krośniewicach, to nie, to nie jest wojna między Kępistym a panią Erdman, to jest po prostu nieudolność zarządzania. I my tu po prostu podsumowaliśmy na ostatniej sesji ten element pracy burmistrza Krośniewic. Jak sami Państwo widzicie, wiem albo nie, ale nie powiem, albo wyręczanie się pracownikami w 100%. Pani Erdman nie zajmuje stanowiska w żadnej dziedzinie, czyli tak jakby tego burmistrza nie było. Polityka kadrowa, a mianowicie niedopilnowanie wpłat podatków, szczególnie tutaj chodzi mi o żwirownie, które funkcjonują na naszym terenie, te podatki były nieprawidłowo naliczane, to podkreśla Regionalna Izba Obrachunkowa, ten audyt nieszczęsny, który był wykonany przez firmę, no i wybór firm ochroniarskich, które chronią mienie kolejki wąskotorowej. Mój rynek, to była inwestycja, którą mogliśmy mieć za 1 600 000 złotych. 1 000 000 złotych dofinansowania, które mieliśmy na wyciągnięcie ręki z Urzędu Marszałkowskiego. No niestety pani Erdman zerwała z błahego powodu, uważam, bo niezgodność projektanta do spraw energetyki, takie rzeczy załatwia się aneksem, a nie zrywaniem umów. Za 1 600 000 mielibyśmy rynek z prawdziwego zdarzenia, 70 miejsc parkingowych, toalety, oświetlenie solarne, więc mielibyśmy naprawdę
pokazowy element targowicy naszej. Dzisiaj mówi się, że wykona się, bo pani Erman podpisała umowę, ale nie wiemy, czy to będzie 2 miliony, czy to będzie 3 miliony złotych, koszt tej inwestycji, a poza tym to już to tylko i wyłącznie będzie przebudowa. Przebudowa, nie budowa mojego rynku od podstaw, tylko przebudowa. W jakim zakresie? No to się okaże. Lokalna opozycja ma jednak inne zdanie. Powiem panu, na czym to polegało. Jest to zwykła zemsta za nieudane referendum. I tej pani burmistrz zrobili fikusa. Wie pan, no idzie to w internecie na całą Polskę. Ja pracowałem kiedyś tam w zachodniopomorskim, dzwoni mi kolega. Wie pan, no cała Polska się śmieje z zachowania radnych. Na 15 radnych, proszę pana, jest 11 radnych z komitetu pani Hermanowej. I przewodniczący, który został namaszczony przez panią Herman, przez tą trzecią kadencję, po prostu no nie pogodził się z tym, a przede wszystkim no poprzedniczka się nie pogodziła z tym, że pani Erdman wygrała z nią. Druga rzecz, że nie dali jej też na tej sesji, proszę pana, wotum zaufania. To jest też również zemsta i traci na tym społeczeństwo gminy, wie pan, bo to jest zwykła awanturnicy po prostu i to jest tylko, że tracą na tym wyborcy po prostu. Czy burmistrz Krośniewic powinna zarabiać mniej niż do tej pory? Zdania wśród mieszkańców są podzielone. Proszę pana, jak ja rencista żyję za 1000 złotych, to pani burmistrz jak ma 5, to ma już, jak to się mówi, aż nadto. Wiejskie drogi dba, bo ja mieszkam też w Baklementy na wsi, stąd zgłosiło się, do niej jeszcze razy się przyszło i ona każe do siebie, każdy wszystkim przychodzi. I bardzo uprzejma, no w ogóle no dużo zrobiła. Radny Mieczysław Król zwraca uwagę na zarobki przez byłą panią burmistrz, która zarabiała 2 razy więcej niż Katarzyna Erdman. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi nakazała zwrotu części wynagrodzenia pobranej pensji. Do budżetu gminy Krośniewice pani Herman powinna zwrócić ponad 8 tysięcy złotych. Tak się jednak nie stało. Cała ta sytuacja pojawiła się po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która stwierdziła, że wynagrodzenie, które otrzymywała poprzednia pani burmistrz, pani Herman od lipca do listopada 2018 roku, było wypłacane niezgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, które oczywiście przewidywało obniżkę wynagrodzeń w pewnym momencie wójtów burmistrzów. Natomiast było zgodne z ówczesną uchwałą Rady Miejskiej w Krośniewicach. Po kontroli oczywiście pani burmistrz Erdman otrzymała w zaleceniach pokontrolnych, aby wyegzekwować należną kwotę, co też oczywiście pani burmistrz uczyniła, wysłała wezwanie do zapłaty poprzedniej pani burmistrz Herman. Natomiast pełnomocnik pani burmistrz w odpowiedzi na to wezwanie nie uznał dochodzonej należności z uwagi na zgodność wypłaconego wynagrodzenia z uchwałą organu stanowiącego w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Krośniewic w okresie pełnienia funkcji, czyli uznała pani burmistrz poprzednia, że skoro uchwała, na podstawie której ma wynagrodzenie, jest obowiązująca, bo Rada nie podjęła, czy nie zmieniła wynagrodzenia, więc ona uznaje, że wynagrodzenie było wypłacone zgodnie z prawem. Oczywiście ta sytuacja spowodowała, że realizując też zalecenia RIO, wystąpiliśmy o opinię prawną do adwokata obsługującego urząd, której w konkluzji uznał, że roszczenie gminy Krośniewic jest bezzasadne, kierowanie pozwu przeciwko pani Julianie Herman spowoduje oddalenie powództwa i konieczność poniesienia kosztów procesu. Ta opinia była przygotowana 29 marca 2021 roku. W związku z tym gmina Krośniewice nie wystąpiła już na drogę sądową o zwrot kwoty tych ponad 8 tysięcy złotych. Burmistrz Krośniewic do sprawy odnieść się nie mogła, bo jest na zwolnieniu. W krótkiej wiadomości przesłanej do redakcji czytamy, że pani burmistrz nie zamierza zrezygnować z pełnionej funkcji, nadal będzie dalej działać dla dobra mieszkańców.